Zaczynamy! Krystyna Leszczewska, przewodnicząca klubu seniora Wrzos w Juszczynie. No, teraz realizujemy projekt plecienia kopytek, tak zwane nasze skarpety, ale to po góralsku, po juszczyńsku, tak u nas regionalnie nazywają się kopytka. Tak jakoś trochę zapomniano o tej wełnie, a teraz wracają znów te nasze młode lata, tak jak widzę, nasze panie też przeżywają to, bo no cieszą się tym, że 20 lat temu jak robiły, teraz znów wróciły do tego i znów robią. Tak, no. Tu drutem bierzesz tu i tak. No, najlepsze to jest to, że wczoraj na przykład była tak brzydka pogoda, że naprawdę no nie chciało się, a te nasze panie, patrzę, one idą, żeby się spotkać, żeby być razem, żeby robić. Przyszła na pierwsze spotkanie, gdzie robiliśmy kopytka, i uznała, że ona nie da rady utrzymać tych drutów w ręce, bo już stwardniałe palce, jest to pani po 80, że ma już takie stwardniałe palce. No wiadomo, nikt ją tam nie namawiał, że musi, ale chętnie uczestniczyła, żeby się spotkać, żeby być. I któregoś razu mówi, a ja wezmę. Mówię, dobrze, masz, weź w domu bez stresu, spokojnie, spróbuj. No i co powiem, że za tydzień ona przyniosła pół skarpety zrobionej. I teraz robi już trzecią parę i powiedziała, ty, no bo to jest w pewnym sensie rehabilitacja, nie? No, także, że poruszały się wszystkie stawy w palcach i mówi, i teraz druty utrzymie. I dzisiaj właśnie następne kłębko bierze wełny, bo jeszcze chce zrobić jedną parę, także. Robimy kopytka, robimy kapcie. A się skończy, to będzie nam smutno w domu. Bo tak sobie tu chodzimy, wesoło nam się tu siedzi, rozmawiamy, dyskutujemy. Przekazujemy sobie nawzajem różne ploteczki. One są, my pleciemy gęsto, to znaczy są oczka są nieduże i te kopytka są gęste, gęsto uplecione. A te kupne kopytka to są bardzo rzadkie i za chwilę się zrobi z nich dziura, bo takie oczka są zrobione szerokie, duże i tym się to różni od tych, nasze od tych straganowych. Filipinta. Tak to wygląda. Przypominają mi się takie lata nawet od dzieciństwa, gdzie pletła to moja babcia, moja ciocia, moja mama, a ja tylko spoglądałam i patrzyłam, jak to można na pięciu drutach, że nie wylecą, że tak.
No jest to wspaniała rzecz. Po prostu dla tych, którzy nie umią jeszcze. Jak chcą się nauczyć, trzeba dużo się poświęcić. Ale z tego, co słyszę, że nasze panie dalej są zainteresowane, żeby przychodzić dwa razy w tygodniu na plecienie kopyt.